Jimmy Choo Men i Jimmy Choo Men Blue. To są zapachy, które teraz jakby kupiłem próbki już z 2,5 roku temu. Nie pamiętam od kogo, wiem, że po 3,50 albo po 4 zł za mililitr. Te zapachy Jimmy Choo wybrałem dlatego, że one są stworzone tak. Ten Jimmy Choo Men Blue został stworzony przez Natalie Lorson, znana pani master perfumer, a ten Jimmy Choo zwykły Men został stworzony przez Annę Flippo, również znaną panią master perfumer. Ten zapach jest z 2014, a ten Men Blue jest z 2018. Oba już nałożyłem na ręce. Men Blue mam na lewej, zwykły mam na prawej. I teraz tak, no można przeczytać o nich, że Men Blue jest aromatycznym, drzewnym, waniliowo-świeżokorzennym zapachem. Nuty zapachowe to lawenda, czarny pieprz, szałwia muszkatałowa, bergamotka, ambra, skóra, cyprys, ananas, jabłko, wanilia, drzewo sandałowe, wetyweria patchouli. A w tym zwykłym men, stworzonym przez Annę Flippo, można przeczytać, że jest to zapach, który ma w sobie liść ananasa, czy tam ananasu, zamsz, lawendę, melon, różowy pieprz i patchouli. I teraz słuchajcie, no, mam je nałożone na ręce. Pytałem się kilku osób, oni mówili, że nic ciekawego, to się zgadza. Mówimy o zapachu, który kosztuje, Men Blue kosztuje za 50 ml, 120 zł około. Setek nie widziałem w sprzedaży. A ten Jimmy Choo za 100 ml również kosztuje około 120 zł. Szczerze, wąchałem wiele lepszych zapachów po 50 i po 40 zł niż te tutaj. Można znaleźć oczywiście różne opinie na internecie. Na Fragrantice niektórzy będą pisali, że są świetne, uniwersalne. Inni napiszą, że beznadzieja. Przejdźmy dalej. No, więc są zawsze ludzie podzieleni, bo każdy ma inny nos. Nie będę w to ingerował. Chciałem wam tylko powiedzieć, że te zapachy są typowe i 100 zł, czy tam 120, no nie warto na nie wydawać. Jeżeli czujecie taką potrzebę, możecie sobie zamówić próbkę. Nie pamiętam, na której stronie to zamawiałem, tak czy siak. No ten. Men Blue. No czuć w nim lawendę, coś pieprznego. Skórę również czuć, jabłko, ananas, wanilię. Można wyczuć te nuty, które wyczytałem. Ja nie jestem w stanie wyczuć innych. Może dlatego, że one się mieszają. A w tym zwykłym, ten zwykły powinien być zapachem słodkim, owocowym, lawendowym. I w składzie już, tak jak mówiłem, ma liść ananasu. Zamsz, melon, różowy pieprz, lawendę, patchoulię. Ja najbardziej czuję melon, lawendę i coś skórzanego. Nie powiedziałbym wam stuprocentowo, że to jest zamsz. Powiedziałbym, że jakaś skóra. Nie taka typowa skóra jak w skórzanej kurtce, tylko taki inny troszeczkę zapach. Więc na pewno coś ze skórą bym powiedział. Jest trochę słodki przez melon. Czuć troszeczkę różowego pieprzu, ale to jest. Byłem w stanie rozpoznać, że jest tu różowy pieprz, bo widzę skład. Gdyby ktoś mi powiedział, jakie nuty czujesz, bym powiedział melon, zamsz i lawendę, tylko te trzy. Więc, no, to nie są narzucające się nikomu zapachy. Będziesz pachnieć dla niektórych przyjemnie, dla niektórych, no dobra, niech już będzie. Na pewno raczej nikt nie powie, że śmierdzisz, bo one są takie, że czuć, że niby niska półka cenowa, mimo że kosztuje 150 czy tam 120 zł. Ale w tym zaczynam wyczuwać cyprys. Jeżeli to ma jakieś znaczenie dla was, jabłko też troszeczkę czuć zielone. Wiadomo, że te zapachy się trochę rozwijają. Ja pół godziny temu sobie nałożyłem, więc. W zależności od machnięcia ręką jestem w stanie coś innego wyczuć w danym momencie. Na przykład teraz, jak machnąłem ręką, to wyczuwam bardziej różowy pieprz i coś ananasowego. A teraz jeszcze raz ten.
Teraz wyczuwam w tym czarny pieprz i szałwię muszkatołową, a innych nut na przykład nie wyczułem w danym momencie. Więc tak czy siak, dla mnie są to typowe zapachy. Widziałem znacznie lepsze i wam w sumie też bym odradzał ich sobie kupować. No chyba, że chcecie się przekonać, czy warto. Możecie podejść do sklepu. Men Blue mają wyłożone w Sephorach, w Douglasach. Tego zwykłego Jimmy Choo już nie widziałem. No bo ten jest z 2018 Men Blue, a tamten jest z 2014. Prawdopodobnie dlatego nie było ich widać w sklepie. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o recenzję tych dwóch zapachów. Dzięki za uwagę.